Piotr Herman, Szpiegul.pl Cześć, witam Cię w ten, no właśnie, dziwny, nie wiem jaki poranek, ponieważ to jest pochmurno, to jest piękne słońce, ale to już jest takie słońce raczej jesienne bym powiedział, bo to już nie jest letnie słoneczko na pewno. No w każdym razie witam Cię w ten piątkowy poranek, a skoro piątek, to postaram się zupełnie z nową tradycją zająć się czymś nieco innym niż zwykle, przepraszam, znowu żwale w stół, czyli kulturą, a szczególnie kulturą Popularną, popularną. Chwila, widzę, że mi kamerka opadła. Muszę teraz lekko ją przekierować. O, już jest lepiej, bardziej w centrum jestem. Już wszystko gra. To poranna kawa z osiołka i ora, tak? I, 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 I lecimy z tematem. Zastanawiałem się, co mógłbym dziś polecić, i to tak, nie będzie ani książka, ani film, ale chodzi o wgapianie się i to w Netflix. No niestety, tylko na Netflixie. Ten serial dokumentalny jest i tak będę go polecał. <laughs> Znowuż coś mi się dzieje z gardłem. Dobra. Serial to jest Arsenał Szpiega. Tytuł angielski Spycraft. Stąd tytuł dzisiejszego odcineczka. Nie? Jest na Netflixie, jak powiedziałem. To jest serial dokumentalny o tym, jak szpiegostwo rozwijało się na przestrzeni dziesięcioleci. To znaczy, jak konkretna dyscyplina szpiegowska ewoluowała przez lata. Przy czym... Dotyczy to przede wszystkim tak zwanych gadżetów szpiegowskich. Gadżetów, czyli to, co robił Q dla Bonda, tylko że dla prawdziwych wywiadowców i prawdziwi Q, prawdziwi ludzie, którzy mają ogromne kreatywne myślenie, a przynajmniej mieli wówczas, bo nie wiem jak to się teraz dzieje, nie, <ścoughs> i, i zaopatrywali pracowników field officers, czyli pracowników no jakby operacyjnych, o, operacyjnych za, zaopatrywali we właściwy sprzęt który pozwalał im wykonywać ich pracę, a dzięki temu cała agencja wykonywała swoją robotę jak należy bo dostarczała informacji, które są przepraszam, danych, pamiętaj danych wywiadowczych, które są istotne <laughs> pamiętaj, że w tym zawodzie Najbardziej kreatywne umysły wymyślają naprawdę różne sposoby zbierania informacji i to w taki sposób, że pozostają niezauważone. Te umysły, nie informacje, informacje są jak najbardziej zauważone, ale te umysły to nie ci technicy, ci inżynierowie, to oni wymyślają to wszystko. A ludzie, którzy pracują na ulicy, w cudzysłowie, to mówię, no to są tylko użytkownicy, tak? A mówimy o, o tych, którzy kreatywnie wymyślają te wszystkie rzeczy. I tak trwa taki wyścig o to, by zrobić wszystko lepiej, szybciej, mocniej, no i przede wszystkim najbardziej tajnie jak to tylko możliwe. W tym serialu materiał filmowy połączono z rekonstrukcjami oraz wzbogacono wywiadami z ekspertami, ale to nie są gadające głowy, to są tak amerykański sposób robienia tego serialu. Strasznie bym chciał tak zacząć kiedyś robić OSS mniej więcej w tym typie, nie? Że troszeczkę rekonstrukcji, troszeczkę już jako nie podcast, tylko jako materiał wideo. Tu trochę rekonstrukcji, tu trochę wywiadu z ekspertami, a takich również mamy i można byłoby z nimi w taki wiecie specjalny sposób, że Ekspert jest z jednej strony, jedna trzecia ekranu, dwie trzecie ekranu zajmuje, bądź jakaś tam rekonstrukcja w tle, bądź to w ogóle jakieś ciemniejsze tło. No, dobra, sprawy techniczne, natomiast ja te rzeczy dostrzegam, świetnie jest to zrobione, nie męczy oka, nie jest przegadane. Bardzo interesujące. Wszystko to po to, żeby zobrazować, jak zbieranie danych wywiadowczych zmieniało się na przestrzeni lat. Ja mówię o rozwoju technologii, bo jeśli chodzi o pracę służb i ich agentur, no to ta nie zmienia się z upływem lat. Cały czas udowadniam to w każdym niemal odcinku podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych, na który bardzo serdecznie się zapraszam, jeżeli jakimś cudem jeszcze na niego nie trafiłeś. Tam to udowadniam. Praca służb i ich agentur nie zmienia się. Zmienia się technologia. I świetnie właśnie ten ośmioodcinkowy serial to udowadnia. Oglądając poszczególne filmy, widzimy, że prawdziwi oficerowie służb specjalnych nie żyją życiem bonda, nie żyją życiem błąda, bonda, błąda, <laughs> właśnie, to jest taki błąd żyć życiem bonda. Nie, niezwykłe działania, e, niezwykłe działania dnia codziennego każdego agenta wywiadu, każdego oficera wywiadu, przepraszam, nie agenta, już trzymajmy się w tej chwili właściwej terminologii. One wymagają wiele kreatywności, niekonwencjonalnego myślenia i działania. Ja cały odcinek Szpiegu Life'a temu poświęciłem i bardzo serdecznie Cię na niego zapraszam. Wybacz, ale teraz się napiję kawy. Mówię szybko jak karabin maszynowy, bo czas leci, a ja Twój czas szanuję. Więc lecę dalej. W pierwszym odcinku omówiono: chwila, ok. W pierwszym odcinku omówiono nadzór high-tech, to znaczy mm, urządzenia podsłuchowe. Surveillance, czyli ten nadzór kamerami różnymi, i to te, które były używane przez USA, Rosję i Chiny na przestrzeni lat. I zwrócę Twoją uwagę na to, że zasadniczo właśnie te trzy mocarstwa Ameryka, USA, Chiny i Rosja są bohaterami tego, tego serialu. Przy czym Rosja dzisiaj nie jest mocarstwem, a nadal jest, bo mówimy chociażby, kiedy jest mowa o zabójstwach. No Skripal i na przykład sprawa Skripala, tak? <laughs> czyli czy twinienki Ale, przepraszam, nie tylko. Natomiast Rosja za czasów ZSRR była mocarstwem. To trzeba o tym pamiętać, że była. Naprawdę Rosja była wówczas groźna. Więc zasadniczo te trzy mocarstwa, przy czym z Rosją, z tymi zastrzeżeniami, one są bohaterami tej właśnie serii. Jeśli chodzi o poziom kreatywności, znowuż, który jest ukazywany w w latach, kiedy to powstawało, bo my dzisiaj znamy masę tych sztuczek i urządzeń, ale w kiedy one powstawały, to ten poziom kreatywności jest naprawdę niesamowity. Od mikrofonu umieszczonego w, jak to się nazywa, w bucie, w bucie u ambasadora, po urządzenie podsłuchowe, które nie wymaga, w ogóle nie wymaga podłączenia do prądu, tak? Kolejne urządzenia podsłuchowe są, są pokazane jak na przykład umieszczone w pocisku, wystrzelone z drzewo z, z dużej odległości. Kończy się to wszystko na tym, co się dzisiaj dzieje, na dronach. I to nie tylko na olbrzymich dronach. Pamiętajmy, że ten wyścig trwa nadal. Miniaturyzacja. My nawet nie będziemy wiedzieli, że te muchy i komary, które koło nas latają, to są wysokiej jakości kamery, drony przekazujące obraz A i dźwięk. Hmm? No oczywiście komórki, do para kaloszy, czy znaczy smartfony. To jest odrębna para kaloszy. I ten wyścig trwa w miniaturyzacji. Yy, drugi odcinek poświęcony jest trucizną. Już mówiłem o sprawie Skripala, o sprawie Litwinienki. Bo to jest także celem misji wywiadowczych. Jest nie tylko informacja, nie tylko praca z informacją, z danymi, ale i tak zwane akcje czynne, czyli zabójstwa. Akcje czynne, ta, ta, ta nazwa pochodzi od służb francuskich. Ja właśnie nabyłem całkiem niedawno i powoli zaczynam tam podczytywać gdzieś tam wieczorami po kilka stron książkę w imieniu Republiki czy coś takiego. Świetna książka, może kiedyś o niej opowiem właśnie poświęcona zabójstwom. W imię Republiki Francuskiej. To co to się nazywa u, u właśnie w służbach francuskich akcją czynną. Polega to na eliminacji w imię rację stanu osób, które są bardzo wrogie i szkodliwe dla Republiki Francuskiej. Ale to, to tak mówię. No więc mówię o akcjach czynnych, czyli o zabójstwach, byśmy powiedzieli, nawet politycznych, ponieważ no, na zlecenie polityczne służby, służby, Zazwyczaj w krajach demokratycznych są apolityczne co do zasady, co nie znaczy, że ludzie są apolityczni. Ale realizują konkretną politykę państwa, są częścią struktur administracji państwowej, a administracja państwowa jest wybierana w wyborach i realizuje konkretną politykę obiecaną konkretnym wyborcom. No nie będziemy o tym rozmawiać. Natomiast z tą politycznością i apolitycznością służb trzeba bardzo uważać, bo one nie są ani polityczne, ani apolityczne. Ale apolityczność dla każdego yy, oficera, czy wywiadu, czy Służby Bezpieczeństwa wewnętrznego, yy, którejkolwiek w ogóle służb ochrony państwa, tak, służb specjalnych. Yy, no to są yy, yy, apolityczność jest podstawą, musi być podstawą. Dlatego, że nie można eliminować wrogów politycznych jakiejś partii. Yy, we Francji chodzi o eliminację, przynajmniej co do zasady, tak? O eliminację w imię Racji, Stanu, Republiki. Nie akurat tego, kto rządzi. No to są, to są istotne rzeczy, kiedy myśli się na poziomie wyższym i jeszcze wyższym, albo się o tym nie myśli. Ale tego nie poruszam, bo w politykę nie wchodzimy u nas. Czyli odcinek drugi to są trucizny. Eee, w ogóle Arsenał Szpiega, cały, całe, cały ten serial on jest wypełniony takimi małymi cegiełkami historycznymi, ale właśnie. Tymi cegiełkami, które dotyczą realnych zdarzeń, tego, co naprawdę miało miejsce. To, to, jest, to jest ogromny plus tego, tego serialu. Odcinek trzeci, no, Romeo zapisałem. Odcinek trzeci opowiada o agentach typu Romeo, choć nie tylko. Tutaj chodzi o wykorzystanie seksualności człowieka w pracy wywiadowczej, czyli szpiegostwo, seks i szantaż. I tyle. Po tajemnym y przechwytywaniem wrażliwych danych zajęto się w odcinku czwartym, czyli podsłuchami, tak? A po tajemnym przechwytywaniem, tak, po tajemnym przechwytywaniem wrażli już mówię, wrażliwych danych zajęto się w odcinku czwartym, teraz piąty. Piąty, o właśnie, ten kolejny odcinek poświęcono tajnej komunikacji od martwych skrzynek, aż po transfery cyfrowe. Transfer skoro było o zabójstwach w poprzednim odcinku, tam yy, drugim, tak, mówiłem, chwila, no, już patrzę, już patrzę, już patrzę, już patrzę, już patrzę, w którym było... B -b 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 tak, drugi był poświęcony trucizną. Trucizną jako takim. Natomiast zabójstwom, tak? No to odcinek kolejny, i to jest odcinek szósty, on jest poświęcony yy, dywersji i sabotażowi. Ja tutaj może znowu już nawiążę do, do minicyklu, który jest na blogu szpiegul.pl, w którym pokazałem, chodzi o kanwę wywiadu agenturalnego czyli ten podręcznik wywiadu Armii Czerwonej z 20, 1921 roku, gdzie, gdzie właśnie to, co się nazywa wywiadem ofensywnym, to jest dywersja i sabotaż. Bardzo serdecznie polecam prześledzić, przeczytać ten cykl. On się składa z czterech bodajże artykułów. A jeżeli chcesz przeczytać jako całość jeszcze wzbogaconą o o pewien materiał histograficzny, to zapisz się na newsletter bloga, a jak, kiedy zapiszesz się na newsletter bloga, to wtedy spokojnie sobie będziesz dostaniesz mój e-book, mojego autorstwa, który właśnie dotyczy kanwy wywiadu agenturalnego, czyli tego podręcznika wywiadu Armii Czerwonej z 1921 roku. Bardzo, bardzo ciekawa pozycja. Sam e-book nie jest wielki, gruby jakiś. On jest około 50 stron, jeżeli się nie mylę, ma. Fajna sprawa, serdecznie polecam. No więc, okej. Mówiłem, że, mówiłem, że, bo się zgubiłem. Zajrzę do notatek, dobra? Zgubiłem się. Ok, dywersja i sabotaż. Siódmy. Odcinek siódmy jest poświęcony szyfrom i kryptografii. Co tu dużo mówić? Też już o tym było w przypadku szyfrów rewolucyjnych, tak? tych które ochranka carska um, um, łamała. No i jakie szyfry sama stosowała. To też jest cały jeden odcinek <laughs> przepraszam Cały jeden odcinek podcastu OSS Okiem służb specjalnych był poświęcony właśnie temu. Jeśli chodzi o chrankę, no to niestety, ale w tym serialu tego nie ma. Eee, dlatego warto posłuchać podcastu bądź przeczytać jego transkrypcję właśnie na blogu. Szpiegu.pl. Żeby <laughs> nie było wątpliwości. Ósmy, ósmy odcinek. Wisienka na torcie. Humint, czyli wywiad e, osobowy, wywiad agenturalny. Mówi o typowaniu, opracowywaniu, pozyskiwaniu i prowadzeniu agentów. Agentów, czyli szpiegów. Podkreślam, e, że serial ten, mm, on popularyzuje tylko tematykę. On jej nie wyjaśnia. E, pozostawia spory niedosyt, pomimo Dostarczenia naprawdę zwoitej ilości informacji Jeśli chcesz Jeszcze więcej informacji na ten temat No to koniecznie, koniecznie musisz Czytać, śledzić bloga szpiegul.pl Intelligence blog To jest pierwszy taki blog Na świecie, chyba jedyny tam naprawdę jest ogrom, masa, masa informacji, w których może, z których może dowiedzieć się, jak wygląda praca wywiadowcza, praca służb specjalnych, nie tylko wywiadowcza, bo i praca bezpieczeństwa wewnętrznego również. Czyli wywiad i kontrwywiad. Szpiegostwo i kontrszpiegostwo. Dlaczego ja dzisiaj mówię o tym serialu? Dlatego, że no, było zainteresowanie, żebym poprowadził w ramach oczywiście e, e, najlepiej e, podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych, żebym poprowadził m, taki y, 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 cykl, no, kilka odcinków poświęcił właśnie technice operacyjnej, bo, bo przecież o tym mówimy w tym serialu. No ale niestety, no ja jakoś nie mogłem się wyrobić, nagle zobaczyłem, jest taki serial Bach. No trzeba to zobaczyć. Oczywiście, oczywiście. Ja, gdybym to prowadził, sięgnąłbym głębiej, sięgnąłbym dalej. Jeżeli słuchałeś moje odcinki podcastu, które dotyczą ochranki, to wiesz doskonale, że Carska Ochrana już na dzień dobry, kiedy wchodził jakikolwiek oferent czy osoba do, do nich do biura, był fotografowany, ba, nagrywano rozmowy niejawnie, z zupełnie innego pomieszczenia, na no te patefoniki i tak dalej. <grym> no, rzecz taka, że, że, o której się nie wie, a to było, technika była stosowana na najwyższym możliwym poziomie w tamtych oczywiście czasach i tak się dzieje i obecnie ja bym zaczął od tego i być może kiedyś poświęcę temu mm, czas żeby uzupełnić to uzupełnić to czego w serialu nie ma ale serial bardzo serdecznie Cię po polecam czy serdecznie ci polecam a jeśli masz ochotę y, dowiedzieć się więcej to musisz musisz wejść na blog szpiegul.pl i Zaj najlepiej wejść na spis treści zobacz co Cię interesuje i zacznij czytać albo wpisz po prostu hasło w wyszukiwarce na pewno przekierujecie na artykuły które warto, warto przeczytać na dziś byłoby to na tyle Tobie życzę wspaniałego, cudownego dnia wspaniałej, dobrej energii jak zawsze Piotr Herman, Szpiegul.pl Cześć!